witamy. Dzisiaj naszym gościem jest poseł Michał Jaros. Dzień dobry, witam serdecznie panią, witam serdecznie państwa. Panie pośle, dlaczego zdecydował się pan wystąpić z Platformy Obywatelskiej, wstąpić do Nowoczesnej? No właśnie to, co powiedziała pani w drugiej części, to przystąpienie do Nowoczesnej, to jest dla mnie ważne. Nie będę wracał do tego, co było w przeszłości, do mojej formacji politycznej, z którą zakończyłem etap życia w mojej poprzedniej formacji. Jestem w Nowoczesnej. Nowoczesna to partia przeszłości, to partia, która, formacja polityczna, która widzi znaki czasu, która jest nastawiona na rozwiązywanie problemów, a nie mnożenie, generowanie sporów, które doprowadzają tak naprawdę na sam koniec do tego, że społeczeństwo jest podzielone, a to jest szkodliwe dla Polski. Uważam, że trzeba jednak iść i rozwiązywać problemy, spierać się i kłócić, dyskutować, ostro debatować, ale czasami trzeba też w pewnych miejscach się porozumieć. Nie można być z jednej strony opozycją totalną, a z drugiej strony myśleć o tym, że można zrobić koalicję z partią rządzącą, z PiS-em w sejmiku. To trzeba zawsze szukać tego, co łączy programowego i szukać zawsze tego i walczyć o swoje zasady. Jeszcze na sam koniec chcę dodać, że Nowoczesna dla mnie to jest taka nie tylko projekt polityczny, ale przede wszystkim wspólnota ludzi, którzy tak samo jak ja cenią sobie nader wszystko wolność. Tą wolność nie tylko w wymiarze takim społecznym, wolność słowa, ale przede wszystkim również, co dla mnie jest ważne, wolność gospodarczą. Pana związek z Platformą trwał 11 lat. Przez ten czas stał się pan jedną z czołowych postaci wrocławskiej Platformy. Czy nie jest panu trochę żal? Oczywiście zawsze będzie żal. Natomiast to jest przeszłość, to wiele wspaniałych chwil, wiele zwycięstw, wiele dobrych rozwiązań dla Polski, dla Polaków, Polek, dla Dolnego Śląska, dla Dolnoślązaków, Dolnoślązaczek, dla Wrocławia i dla Wrocławianek. Oczywiście udało nam się to zrobić i tego nie żałuję. Wiadomo, że wszystko nie zawsze jest tym, co byśmy chcieli, czy nie zawsze wszystko się kończy sukcesem. Ale mimo wszystko wiele nam się udało zrobić i teraz przede mną nowy etap, etap w Nowoczesnej. I to jest dla mnie ważne, nie tylko to, co się udało zrobić, bo to przeszłość. Teraz ważne jest to, co chcemy zrobić w przyszłości. Nieoficjalnie mówi się, że kilku innych posłów z Platformy na Dolnym Śląsku również rozważa przejście do Nowoczesnej. Ile jest w tym prawdy, ile plotki? Tak się mówi, zawsze w każdej plotce jest trochę prawdy, a jak będzie już na sam koniec, to życie pokaże. Każdy przypadek jest indywidualny, nie ma jakichś zbiorowych przejść, nikt nie jest zainteresowany tym, żeby wzmacniać na siłę Nowoczesną parlamentarzystami z innych formacji politycznych. Jeżeli taka osoba będzie zainteresowana, jeżeli Nowoczesna będzie też zainteresowana taką osobą, to być może będzie takie miejsce, będzie taki czas, gdzie te osoby pojawią się w Nowoczesnej, natomiast nie ma takiego planu, a przede wszystkim ja się też tym nie chcę zajmować. Uważam, że to jest też nieelegancko. Trzeba też zakończyć pewien etap życia elegancko i tak jak to zrobiłem, czyli nie atakując mojej poprzedniej formacji, bo wielu wspaniałych ludzi zostało w niej i bardzo ich cenię i im też dobrze życzę, bo życzę też dobrze Polsce. Kim według pana jest dobry poseł? Jakimi cechami charakteru powinien się odznaczać? Dobry poseł? A przede wszystkim taki, który pracuje na rzecz nie tylko Polski, walczy o pewne kwestie w parlamencie, bo przecież parlament to praca nad ustawami, nad prawem. To też funkcja, przecież posłowie mają możliwość powoływania ważnych osób na poszczególne stanowiska, ale też i funkcja kontrolna, kontrola rządu. Sejm to proces tworzenia prawa, ale też i egzekwowania jego wdrażania. Więc poseł musi być oczywiście pracowity w Warszawie, czyli pracować nad naszym prawem, nad ustawami, które są jedne lepsze, bądź drugie gorsze. Trochę też ich jest za dużo, trzeba sobie to jasno powiedzieć, że mamy za dużo prawa w Polsce. Polska jest za bardzo rozbudowana, jeśli chodzi o ustawy. Parlamentarzysta to jest ten, który pracuje w Warszawie, pracuje nad prawem, kontroluje poczynania rządu i wdrażanie tego prawa, implementację, ale również taki, który działa na rzecz swojej małej ojczyzny, swojego okręgu wyborczego. A ja jestem z okręgu numer 3. Znam ten okręg bardzo dobrze, bo nie jestem parlamentarzystą tylko od roku.
Jestem posłem od ponad 8 lat i znam takie problemy jak chociażby to, że w Wołowie potrzebna jest obwodnica, w Miękini ta obwodnica powstaje. Z kolei przydałaby się taka obwodnica na przykład w Międzyborzu, a tam jest wielki problem z drogą krajową numer 12, która jest, wiedzie przez całe centrum Międzyborza. To są oczywiście drogi, ale też jest wiele takich spraw ludzkich, w których trzeba interweniować. Poseł ma takie prawo. Może napisać interpelację, może napisać zapytanie, ale również, co najważniejsze, może też interweniować w danej sprawie nie tylko w formie pisma, ale osobistego spotkania. I to dla mnie było ważne przez ostatnie lata. I uważam, że byłem dobrym parlamentarzystą, bo pracowałem nie tylko w Warszawie, ale tutaj na miejscu, w swoim okręgu wyborczym, w miejscu, w którym mieszkam, w miejscu, w którym poruszam się, przyjeżdżam codziennie do pracy, więc wiem, jakie to są problemy tych mieszkańców. Nie jestem posłem, który wyjechał do Warszawy i zapomniał o swoim okręgu wyborczym, wręcz przeciwnie. Czy pozostali posłowie, Pana zdaniem, wpisują się w tę definicję? To każdy przypadek jest indywidualny i tyle mogę powiedzieć. Trudno oprzeć się wrażeniu, że Nowoczesna nie jest partią spójną. W niektórych miastach, jak chociażby w Świdnicy, jest to partia bardzo podzielona. Nie boi się Pan, że wpadł Pan trochę z deszczu pod rynnę? Wręcz przeciwnie, uważam, że jestem. No, dwa dni temu byłem na wyjeździe, wspólnym posiedzeniu parlamentarzystów, posłów i posłanek Nowoczesnej. Jest nas 30 osób i proszę mi wierzyć, że jeżeli spory są i jeżeli dyskusja jest, to przede wszystkim dyskusja merytoryczna i chciałbym, żeby wszystkie formacje polityczne kłóciły się w taki sposób, jak my dyskutowaliśmy ze sobą podczas tego ostatniego wyjazdu, bo dyskutowaliśmy na temat różnych projektów ustaw, które chcielibyśmy złożyć, bądź te, które są złożone i są w parlamencie. Wbrew pozorom to jest taka dyskusja, czy nawet taka burzliwa dyskusja jest dużo lepsza niż taka dyskusja, w której jeden kolega opowiada się za drugim i jak partia jest rządząca, to są frakcje, ale jak już partia nie rządzi, to są koterie. Ja myślę, że Nowoczesna jest daleko od koterii, a co do innych partii opozycyjnych pozostawię bez komentarza. Jest Pan w tej chwili obok Joanny Augustynowskiej, jednym z dwóch posłów na Dolnym Śląsku, bardzo aktywnym we Wrocławiu. Czy zamierza Pan się również bardziej uaktywnić w pozostałych miastach, na przykład Świdnicy, Wałbrzychu? Dolny Śląsk to nie tylko Wrocław. Dolny Śląsk to duża aglomeracja. Brakuje nam ustawy metropolitalnej. Brakuje nam nie tyle brakuje nam ustawy, bo ta ustawa jest. Brakuje nam aktów wykonawczych, które powinien zaproponować minister spraw wewnętrznych i administracji. Tego nie zrobił. Na to czekamy. Ale nie chcę tylko mówić o aglomeracji wrocławskiej. Świdnica Wałbrzych jest dla nas istotna, dlatego że tam Nowoczesna nie ma swojego reprezentanta, więc tym bardziej będzie nam zależało na tym, żeby pracować i w Świdnicy, i w Wałbrzychu, ale i w Dzierżoniowie, i w Kłodzku, i też w Ząbkowicach Śląskich, które są mi bardzo bliskie, bo tam mieszka moja chrzestna, a w Ziębicach urodził się mój tato, a w Starczowie na małej stacyjce mieszka do dnia dzisiejszego mój dziadek, który ma 93 lata. Także region wałbrzyski też mi jest doskonale znany, bo stamtąd pochodzi mój tato. Co prawda nie z samego Wałbrzycha i Świdnicy, ale tak, zresztą w Świdnicy i w Wałbrzychu mam wielu przyjaciół, wielu sympatyków ma też Nowoczesna. W związku z tym wierzę w to, że będzie się ta formacja rozwijała, a przed nami wybory samorządowe, bardzo ważne. Potrzebujemy rzeczywiście bardzo wielu, znaczy wielu kandydatów, których mam nadzieję, że nie tylko to będą członkowie partii, ale również sympatycy, bo przecież zawsze na listach wyborczych pojawiają się również sympatycy. To był sukces zresztą poprzedniej kampanii wyborczej. Półtora roku temu Platforma Obywatelska uzyskała do sejmiku może nie najlepszy wynik w kraju, ale to był najlepszy wynik pod względem ilości mandatów. Myśmy zdobyli jeden mandat więcej i zrobiliśmy 2% więcej niż 4 lata wcześniej. Nigdzie Platforma Obywatelska wcześniej nie odnotowała takiego wzrostu. Wszędzie, we wszystkich 15 regionach straciła swoich radnych i straciła punkty procentowe. My zdobyliśmy ich więcej, między innymi dlatego, że na liście wtedy Platformy Obywatelskiej pojawiły się osoby, które nie były członkami, były sympatykami, sympatyzowały z nami. Dzięki temu uzyskaliśmy najlepszy wynik. I o to chodzi w polityce. Nowoczesna jest formacją otwartą. Nowoczesna jest formacją, jak to nazwa wskazuje, nowoczesną. I wierzę w to, że będzie wprowadzała
takie trendy zachodnie, które są dobre, sprawdzone, ale też i w Polsce mało znane. W związku z tym wierzę w to, że będą przez Nowoczesną nowocześnie prowadzone w Polsce i w samej formacji politycznej. Czy rozważa Pan utworzenie biura poselskiego w tych rejonach, o których Pan wspomniał? Jest taki pomysł, natomiast tak jak powiedziałem, przede mną jestem tylko posłem i dzisiaj jestem tylko i wyłącznie w klubie parlamentarnym. Uważam, że to jest zawsze lepiej najpierw przyjść i pokazać swoją pracę, swoje propozycje, wdrożyć je, zrealizować i wtedy przystąpić do partii politycznej. Jeżeli przystąpię do partii politycznej, to też zamierzam, żeby ta partia była silna. A silna no to partia, która ma swoich reprezentantów w każdym okręgu wyborczym. W okręgu wałbrzyskim nie mamy, w związku z tym trzeba jakoś wesprzeć struktury i być może otworzę biuro w Wałbrzychu albo w Świdnicy. Na jakich działaniach zamierza Pan się skupić w najbliższych miesiącach? A to są oczywiście te działania, które podejmowałem jeszcze kilka miesięcy temu. Strategia dotycząca ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Dolnego Śląska. Ratujmy zabytki sprawiedliwie, czy ten duży projekt, którym będziemy chcieli doprowadzić do sytuacji, w której zabytki będą traktowane tak samo, te z Dolnego Śląska i te z Krakowa. Chodzi o przede wszystkim o ten Fundusz Ochrony Zabytków Krakowa. To jest coś, co jest moim zdaniem nieadekwatne, dlatego że na Dolnym Śląsku jest 25% wszystkich zabytków w całym kraju, a to Kraków dostaje co roku 30-40 milionów i uzyskał już w ciągu ostatnich 30 lat prawie miliard złotych, więc myślę, że zabytki krakowskie mają się dobrze. Dobrze by teraz te środki były dzielone sprawiedliwie na wszystkie regiony, w zależności od tego, ile tych zabytków jest. To jest moim zdaniem wyzwanie. A jeśli chodzi o pracę parlamentarną, taką oprócz tej, której mówiłem, bo to takie kwestie dolnośląskie, to przede wszystkim projekt, który będę chciał zgłosić w najbliższym czasie, czyli firmę na próbę. Jest to taka propozycja ma miejsce w Wielkiej Brytanii. Można założyć firmę, przez 3 miesiące testować, czy nadajemy się na przedsiębiorców, czy nie i nie ponosić z tego tytułu żadnych konsekwencji. No dopiero po 3 miesiącach, jeżeli ta firma dalej będzie funkcjonowała, trzeba ją zarejestrować. I uważam, że w Polsce może być podobnie. Trzeba cały czas wzmacniać ducha przedsiębiorczości. To jest bardzo ważne, bo przecież Polska stoi na małych i średnich firmach. Trzeba namawiać młodych ludzi do tego, żeby zakładali swoje firmy, żeby się nie bali, żeby byli odważni. No i temu ma służyć ten projekt. Życzymy wytrwałości i dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie pozdrawiam Panią, ale też wszystkich mieszkańców Wałbrzycha i Świdnicy, i powiatu świdnickiego, i powiatu wałbrzyskiego. Dziękuję bardzo.